My, śmiertelnie chorzy, wcale nie oczekujemy od was tego, żebyście nas pocieszali, głaskali i mówili jak mantę, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. A my potrzebujemy innego przekazu. Nie bój się. Wszystko jedno, jak będzie, ja z tobą będę, ja ciebie nie zostawię, bo cię kocham. Jak będzie dobrze, no to odpalimy taką imprezę, której świat nie widział. A jak będzie źle, czy jak będzie beznadziejnie, to ja ciebie nie zostawię, bo ciebie kocham. Ale żeby to mieć możliwość powiedzieć, to trzeba to ćwiczyć przez całe życie. To trzeba pracować, walczyć o relacje, zwłaszcza wtedy, kiedy one są dramatycznie trudne. Nic znowu nas nie zwalnia z powinności walki o relacje z tymi, których kochamy lub których kochamy za mało lub z tymi, którzy najbliżsi zrobili nam jakąś dużą krzywdę. Ja nie chcę, oczywiście są takie sytuacje, że się trzeba odciąć, kiedy ta relacja nas ciągnie w dół, ale w takich normalnych sytuacjach warto, czy nie da się nadrobić straconego czasu przez miesiąc bycia z kimś w hospicie. Po prostu to jest praca na całe życie i codziennie. Słuchajcie, mamy jeszcze, będą brawa, tak?